Witajcie. Ostatnio dowiedzieliście się, jak gwiazda ciągu głównego, tak jak na przykład nasze słońce, staje się czerwonym olbrzymem. Weźmy taką gwiazdę, właśnie. Jej zewnętrzna otoczka to gorąca plazma. Plazma wodorowa. Nieco niżej znajduje się otoczka, w której dochodzi do fuzji wodoru w Hel. Tam panuje na tyle wysokie ciśnienie i na tyle wysoka temperatura, że. Cząsteczki są po prostu łączone w cięższy pierwiastek. Hel, jak wiemy, jest cięższy od wodoru. I zaczyna on się gromadzić tutaj w śladowych ilościach w samym jądrze naszej gwiazdy. Z czasem jądro takie staje się coraz coraz bardziej gęste. A więc Fuzja przyspiesza, im gęstsze staje się to jądro, tym fuzja staje się szybsza i dochodzi do niej na coraz to większym promieniu. W rezultacie powstaje czerwony olbrzym. Wewnątrz naszej gwiazdy zaczyna gromadzić się Hel. Tutaj na zielono zaznaczyłem Hel. Nieco wyżej, w tej żółtej otoczce, dochodzi do fuzji wodoru w hel. Hel, który osadza się właśnie wewnątrz gwiazdy. Nieco wyżej zewnętrzne warstwy to oczywiście plazma plazma wodorowa. Jak wiemy, czerwony olbrzym jest znacznie większy. Jest to wynikiem działania promieniowania właściwie ciśnienia promieniowania, które rozpycha zewnętrzne warstwy, i promień tej gwiazdy jest znacznie większy od tego. Co ważne o tym mówiliśmy ostatnio, powierzchnia tej gwiazdy tutaj czerwonego olbrzyma jest chłodniejsza. Jednak w tym przypadku no, powierzchnia jest gorętsza. Dzieje się tak dlatego, że cała energia wytworzona wewnątrz jądra w wyniku reakcji termojądrowych rozprasza się na o wiele to wiele to większej powierzchni w rezultacie nasz czerwony olbrzym zagęści swoje jądro to jądro będzie coraz gęstsze i coraz bardziej masywne wewnątrz panować będzie temperatura około 100 milionów kelwinów w takim przypadku dochodzi już do fuzji helu wewnątrz naszej gwiazdy Dochodzi do fuzji helu w cięższe pierwiastki, takie jak węgiel czy też tlen. Jego śladowe ilości zaczynają osadzać się gdzieś tam wewnątrz, nieco wyżej, ta zielona otoczka to hel. Miejsce, gdzie gromadzi się hel, produkowany w wyższych warstwach. W tej wyższej warstwie, tutaj, zaznaczonej na żółto, dochodzi do fuzji wodoru. W hel, który osadza się wewnątrz tej otoczki. Czasem nasza gwiazda produkuje coraz większe ilości helu, który to potem przekształcany jest w cięższe pierwiastki, takie jak węgiel i tlen. Zaczynają one się gromadzić wewnątrz w coraz to większych ilościach. Nasze jądro coraz bardziej się zagęszcza, aż dochodzi do pewnego krytycznego momentu, gdzie następuje tak zwany błysk helowy. Błysk helowy oznacza, że cały ten hel, który w wyniku reakcji termojądrowych został wyprodukowany z kosmologicznego punktu widzenia, w jednej chwili zamienia się w cięższe pierwiastki, takie jak węgiel czy tlen. Gwiazda wtedy staje się o wiele bardziej stabilniejsza niż wcześniej, ale to nie znaczy, że umiera. Przechodzi do kolejnego etapu w swoim cyklu ewolucji. Tutaj mamy narysowaną gwiazdę już bardziej stabilną, która ma znacznie większe jądro niż wcześniej. Jądro, w którym dochodzi do, no właśnie, syntezy węgla i tlenu, schelu, który właśnie osadza się wyżej. Znajduje się hel, który jest nadal produkowany z bardziej zewnętrznych warstw gwiazdy. Tutaj, w tej otoczce dochodzi do fuzji wodoru w hel. Oczywiście w bardziej zewnętrznych powłokach. Mamy tutaj wodór. Cały czas jest to plazma. Gwiazda cały czas produkuje energię. Jednak w tym momencie gwiazda nie produkuje już tyle energii, co we wcześniejszych etapach swojej ewolucji. W konsekwencji ma ona znacznie mniejszy promień niż czerwony olbrzym. We wnętrzu naszej gwiazdy zaczynają osadzać się teraz coraz to większe ilości węgla. I tlenu. Nasze jądro jest już bardzo ciężkie. Na fioletowo zaznaczona jest tutaj otoczka, w której dochodzi do fuzji helu, właśnie węgiel i tlen. Nieco wyżej, w tej zielonej otoczce. Tutaj gromadzi się hel, który jest produkowany w wyższej warstwie. Tutaj, oczywiście, dochodzi do fuzji wodoru w hel. No dobrze. Tylko, gdzie się podziała. Bardziej zewnętrzna, ta gazowa otoczka. No właśnie, nasza gwiazda rozdmuchnęła po prostu rozdmuchnęła w przestrzeń kosmiczną te bardziej zewnętrzne warstwy ten gaz, który znajdował się na zewnątrz. Doszło do czegoś takiego, że jądro jeszcze bardziej się zagęściło. I ustabilizowało. Wszystkie te pierwiastki, które znajdowały się w wyższych warstwach, przekształciły się właśnie w węgiel i tlen. Mamy teraz bardzo, bardzo stabilny obiekt. Nazywany jest Białym Karłem. To jest biały karzeł. Biały karzeł to pozostałość po ewolucji gwiazdy. Ciągu głównego. Po naszym słońcu na przykład zostanie biały karzeł. Nasze zewnętrzne warstwy, które zostały już gdzieś tam daleko odrzucone, utworzyły właśnie mgławice. Mgławice o bardzo, bardzo dużym promieniu wielkości układu słonecznego. A propos wielkości, warto tutaj zauważyć, że w przypadku czerwonego olbrzyma. Na tym etapie ewolucji promień czerwonego olbrzyma to około 8 minut świetlnych, czyli promień orbity Ziemi. Gdybyśmy wzięli współczesne Słońce, które ma dopiero 4,6 miliarda lat, umieścili je w środku tutaj, to Ziemia krążyła właśnie gdzieś przy zewnętrznych warstwach atmosfery. Czerwonego olbrzyma. To oznacza, że z jednego brzegu takiej gwiazdy do drugiego światło potrzebuje aż 16 minut, by pokonać tak dużą odległość. No dobrze, ale wróćmy jeszcze do białego karła. Jak wiemy, powstała mgławica o bardzo dużym promieniu, powstał biały karzeł, czyli pozostałość, Składająca się z węgla i tlenu. Jednak co dalej? Taki obiekt ma w sobie nadal dużo energii. Jednak tą energię będzie powoli, powoli przez wiele lat wypromieniowywał w przestrzeń kosmiczną. On świeci, ale słabo. Ta energia może być przez miliardy lat wypromieniowywana, a w konsekwencji powstanie hipotetyczny obiekt taki jak czarny. Czarny karzeł. Coś, czego nie jesteśmy w stanie zaobserwować, no bo jak zaobserwować coś, co nie świeci, prawda? Ciekawostką jest, że prawdopodobnie jeszcze żaden czarny karzeł w naszym wszechświecie nie powstał. Nasz wszechświat ma 13,7 miliarda lat. Żeby powstał czarny karzeł, czyli aby biały karzeł wypromieniował swoją całą energię, potrzeba naprawdę wielu miliardów lat. Jednak, jak wiemy, pierwiastki takie jak węgiel i tlen mogą produkować jeszcze cięższe pierwiastki. O takich przypadkach, o bardziej masywnych gwiazdach, dowiemy się już w kolejnych lekcjach.